Piątek, 29 marca, Katarzyna Wierzbicka, wydarzenia. Egzaminatorzy zatrzymani przez policję. Szpital ma nowoczesny mammograf. Stabat Mater u Dominikanów. Kilku egzaminatorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji. Tarnobrzeska prokuratura postawiła im zarzuty o charakterze korupcyjnym. Do tej pory funkcjonariusze tarnobrzeskiej policji na polecenie prokuratora zatrzymali 8 egzaminatorów z WORD w Tarnobrzegu. Zatrzymania te związane są ze śledztwem, które nadzoruje tutejsza prokuratura. No, śledztwo zostało wszczęte 10 stycznia 2013 roku, a prowadzi śledztwo Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu. Śledztwo jest prowadzone w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych, oczywiście przez niektórych egzaminatorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w związku z przeprowadzanymi egzaminami na prawo jazdy w części dotyczącej wiedzy praktycznej. Pierwszych 6 egzaminatorów zatrzymano w miniony poniedziałek. Zostali oni przesłuchani następnego dnia. Co do 4 prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. W przypadku 2 pozostałych dużo środków zapobiegawczych, polegających m.in. na zawieszeniu w wykonywaniu zawodu egzaminatora. W środę policja zatrzymała kolejnych 2 podejrzanych. Oprócz nich jeszcze były zatrzymane inne osoby. Tych osób to zatrzymano 5. Są to instruktorzy nauki jazdy. No, oni usłyszeli zarzuty pośredniczenia w przekazywaniu korzyści majątkowych. Jak do tej sprawy odnosi się sam dyrektor Tarnobrzeskiego Ośrodka Egzaminowania? Samo zatrzymanie tylu osób było to dla mnie zaskoczeniem. Niemniej jednak po jakimś chwilowym musiałem podejmować jakieś decyzje, gdyż dziennie w granicach 160-170 osób na egzamin praktyczny u nas przychodzi. Zmobilizowałem wszystkich egzaminów, takiego pana, który jest na 1/4 zatrudniony. Dogadałem się, że będzie na razie na pełny etat. Jestem w dniu, już drugi dzień czynności, no wszystko formalno-prawne, muszą być 4 egzaminatorów. Przyjmę na czas ściśle określony, gdzie w tym czasie myślę, że wyjaśni się sprawa z tymi egzaminatorami, którzy są dotychczas, którzy no dotychczas pracowali, są zatrzymani. Wtedy będę wiedział, co mam dalej robić, jeśli chodzi o kadrę. By zapobiec działaniom korupcyjnym i niewłaściwej ocenie przystępujących do egzaminu, ośrodki ruchu drogowego zastosowały różne rozwiązania organizacyjne. Między innymi od kwietnia 2006 roku zostały zobligowane do zamontowania kamer w każdym samochodzie egzaminacyjnym. Czy jednak te rozwiązania są wystarczające, aby nie dopuścić do tego typu nadużyć? To przeze mnie i przez moje służby wydaje mi się, że nie było możliwe do wykrycia. My nie dysponujemy takimi narzędziami jak organy do tego powołane, bo ani przeszkoleń nie mamy w tym temacie, ani narzędzi takich nie mamy. Pojawiały się u mnie i to właśnie wśród tych, którzy są zatrzymani, takie powiedzenia jak mobbing, osaczenie, presja. No to mnie coś dawało do zrozumienia, ale ja nawet gdy mnie to obserwacja, wyniki, to mogło to o czym świadczyć, mogłem się domyśleć, ale zarzutu ja nie mogę postawić, gdyż byłbym posądzony ja, że niesłusznie. To nie jest dowód twardy, że mogłem powiedzieć o kimś, że coś tu nie w porządku się zachowuje. W naszej jednostce są zabezpieczenia nawet ponadstandardowe. Kamery w samochodach ciężarowych, kamery na placu, elektroniczne losowanie. Nie znam doskonałych zabezpieczeń, jak i w innych dziedzinach. Wszystko, co jest najbardziej solidnie zabezpieczone, to jest to rozpracowywane. Za przyjmowanie łapówki, jej wręczanie lub pomocnictwo we wręczaniu grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Oczywiście zarzutów tych jest bardzo dużo i przy przyjęciu tak zwanej konstrukcji ciągu przestępstw, no wtedy możliwa jest surowsza odpowiedzialność, bo jest zagrożenie do lat 12 wtedy. W Tarnobrzegu gościł minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Polityk uczestniczył m.in. w Zgromadzeniu Ogólnym Sądów Okręgu Tarnobrzeskiego. Spotkał się również z pracownikami sądu i wziął udział w konferencji prasowej. Na spotkaniu z Jarosławem Gowinem omówiono ubiegłoroczną działalność miejscowego sądu.
Jak przyznał minister, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i podległe mu placówki rejonowe funkcjonują bardzo dobrze, a wyniki ich pracy nie budzą zastrzeżeń. Dominującym tematem rozmów były skutki reformy sądownictwa wprowadzonej na początku tego roku. W wyniku reorganizacji 79 sądów rejonowych zostało przekształconych w oddziały zamiejscowe. Już dzisiaj widać gołym okiem, że żaden z zarzutów wysuwanych przez krytyków tej reformy nie znajduje potwierdzenia. Te sądy nie zostały zlikwidowane, one funkcjonują. Normalnie toczą się w nich sprawy ważne dla obywateli. Wszystkie te, które toczyły się przed 31 grudnia, zmieniło się jedno. Sędziowie z tych sądów orzekają już nie w jednym sądzie, ale w dwóch, czasami w trzech. Minister odniósł się również do oceny rozpraw z protokołami elektronicznymi, czyli nagrywania audiowizualnego przebiegu rozpraw. Opinie sędziów w tej sprawie są podzielone. Wydaje mi się, że większość środowiska sędziowskiego dostrzega raczej negatywne strony wprowadzenia tego protokołu elektronicznego. Dzisiaj też słyszałem takie opinie, że nagrywanie rozpraw, potem konieczność odsłuchiwania, czy właściwie oglądania wielogodzinnych zapisów, że to prowadzi do wydłużenia czasu trwania. Będę uważnie obserwował, jakie są skutki tej zmiany, bo niezależnie od zastrzeżeń płynących ze strony sędziów, dostrzegam też zdecydowane plusy. Największym z tych plusów jest zwiększenie transparentności wymiaru sprawiedliwości. Dzięki zastąpieniu protokołów pisemnych nagraniami z rozpraw już dzisiaj zmniejszyła się, widzimy to w ministerstwie, liczba skarg na to, że protokoły nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu spraw. Szef resortu sprawiedliwości, pytany o możliwość włączenia sądu rejonowego w Sandomierzu w struktury okręgu tarnobrzeskiego, odpowiadał wymijająco. Taki jest postulat nie tylko sądu w Tarnobrzegu, całej apelacji rzeszowskiej, no ale sprawa jest dosyć złożona, dlatego że tutaj przecinalibyśmy granice województw. Jarosław Gowin przyjechał do Tarnobrzega na zaproszenie posła Mirosława Pluty oraz Roberta Pelewicza, prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Tarnobrzescy kominiarze spotkali się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. W tym roku zostało ono połączone ze szkoleniem dotyczącym bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz. Staram się robić te szkolenia przynajmniej raz do roku. Sprowadzać odpowiednich ludzi, którzy mają doświadczenie w tym temacie, żeby po prostu uświadomić społeczeństwo, które korzysta z tych urządzeń grzewczych gazowych. Jak pokazują statystyki, Polska jest krajem, w którym występuje największa liczba zatruć tlenkiem węgla, bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Rocznie dochodzi do kilkuset zatruć, które kończą się śmiertelnie. Również w naszym regionie w ostatnim czasie pojawiło się wiele przypadków podtruć i zaczadzeń. Spowodowane to jest to, że w naszym budownictwie mieszkaniowym są zamontowane urządzenia grzewcze, najczęściej grzejniki wody przepływowej, z której korzystamy dla przygotowania ciepłej wody użytkowej do kąpieli, do mycia rąk. Równocześnie ludzie nie zdają sobie sprawy, że w przypadku użytkowania tych urządzeń jest bardzo ważna potrzeba, ażeby była odpowiednia ilość powietrza dostarczana przy spalaniu. Bardzo często lokatorzy nie zdają sobie sprawy z tego, że zagrażają własnemu bezpieczeństwu. By nie wychłodzić mieszkania, zatykają kratki wentylacyjne, uszczelniają okna, odcinając w ten sposób dopływ powietrza do pomieszczenia. Mikrowentylacja powinna być stosowana zawsze, a już przede wszystkim jak jest włączony piecyk. Również jeżeli okna są wyposażone w nawiewniki, tych nawiewników nie powinniśmy zamykać. Nawiewniki muszą być otwarte. Następnym błędem jest zatkanie nawiewów w dolnej części drzwi łazienkowych, bądź montaż drzwi z nieprawidłową ilością tego nawiewu, czyli tam powiedzmy 4, 5, 6 otworów. Te drzwi nie spełniają polskiej normy ani przepisów prawa budowlanego, są niezgodne z prawem, a poza tym zagrażają w pewnym stopniu bezpieczeństwu, bo ten dopływ powietrza przez to jest zbyt mały. Urządzenie grzewcze staje się generatorem tlenku węgla, czyli czadu lub tak zwanego cichego zabójcy, który powoduje zagrożenie życia. Gaz dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów. Dlatego tak ważne jest dokonywanie przeglądu systemów kominowych, instalacji wentylacyjnej, jak również urządzeń grzewczych. Staramy się, żeby mieszczowie kominiarscy, jak i administratorzy hydraulicy mieli
taką świadomość dopuszczenia powietrza do mieszkania. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, bo przecież tlenek węgla nie powstaje w kominie, nie powstaje w samym po prostu mieszkaniu, on powstaje w źródle ciepła. Z chwilą, gdy nie będzie dostatecznego dopływu powietrza, to automatycznie nie jest pełne spalanie i wytraca się ten tlenek węgla. Tyle wyjdzie spalin z mieszkania i tyle będzie odprowadzonych spalin, ile wejdzie powietrza do mieszkania. O ile ten cykl będzie zakłócony, nastąpi przytrucie czy zatrucie śmiertelne. Mistrzowie kominiarstwa każdego roku dokonują przeglądów w naszych mieszkaniach. Chcąc uniknąć niebezpieczeństwa, warto wziąć pod uwagę udzielane przez nich wskazówki i zastosować się do fachowych zaleceń. Tarnobrzeski szpital wzbogacił się o nowoczesny cyfrowy mammograf. Już w kwietniu pacjentki będą mogły poddać się szczegółowemu badaniu piersi na sprzęcie najwyższej klasy. Do maja ubiegłego roku w wojewódzkim szpitalu funkcjonował 17-letni mammograf analogowy. Następnie przez pewien czas zastępował go sprzęt złożony z dwóch tego typu urządzeń. Teraz przyszła kolej na nowoczesny, najwyższej klasy aparat. Jest to najnowocześniejszy aparat mammograficzny cyfrowy z unikalną kratką przeciwrozproszeniową i detektorem, za pomocą którego promieniowanie jest przetwarzane bezpośrednio na obraz. Stąd uzyskujemy obraz wysokiej rozdzielczości o wysokiej informacji diagnostycznej i doskonałym kontraście. Nowy aparat do badań mammograficznych pozwala na uzyskanie doskonałych obrazów o wartości diagnostycznej, nieporównywalnych do tych, jakie uzyskiwano w aparatach analogowych. Podobnym urządzeniem mogą pochwalić się centra onkologii w Kielcach i Krakowie. Jest to Mercedes wśród aparatów mammograficznych. Jeden z najnowocześniejszych w tej chwili, jaki jest dostępny w Polsce i na świecie. Koszt nowoczesnego mammografu to 1 200 000 zł. Sprzęt został zakupiony z pożyczki, jaką zaciągnął szpital z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Konsola do gier, trampolina ogrodowa i tablet. Takie upominki trafiły do Bartka, Laury i Krzysztofa, podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja. Marzenia dzieci zostały zrealizowane dzięki wsparciu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu. Fundacja Dziecięca Fantazja od 9 lat spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. Są to najmłodsi chorujące na zanik mięśni, mukowiscydozę, jak również wszelkiego typu nowotwory. Dotychczas spełniliśmy około 3000 marzeń. Są to przeróżne marzenia, w większości przypadków materialne, bo choroba dziecka przeważnie wiąże się z dużym zubożeniem rodziny i wtedy nie zostaje już pieniędzy na przyjemności, wszystko idzie na utrzymanie i wtedy my wkraczamy i my jesteśmy od tego, żeby jednak trochę radości w tym życiu zagościło. Tym razem fundacji udało się uszczęśliwić kolejną trójkę dzieci. 4-letniego Bartka z dziecięcym porażeniem mózgowym, 17-letniego Krzysztofa, który stoczył bój z chłoniakiem i 5-letnią Laurę zmagającą się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Czekałyśmy ponad rok, ale opłacało się. Bardzo marzyła o takich kucykach. Bardzo lubi się bawić takimi kucykami. Trampolina, w ogóle plac zabaw, bo trampolina, takie skakanie, zabawa na świeżym powietrzu, to jest po prostu frajda taka dla niej, że... Zabawki i upominki ofiarowane przez Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu sprawiły im ogromną radość. Cieszymy się, że chociaż w tak niewielkim stopniu możemy przyczynić się do tego, żeby spełnić marzenia i sądzimy, że na przyszłość będziemy oczywiście starali się jakieś większe środki wygospodarować na ten cel. Dziękujemy fundacji, że takie szczytne działania tutaj podejmuje i oczywiście deklarujemy na przyszłość również chęć współpracy dla realizacji tak ważnych celów. Bardzo dziękuję. I myślę, że dla nas to jest najważniejsze właśnie to, żeby dawać radość tym najmłodszym, a którym jest najciężej. Od grudnia ubiegłego roku fundacji udało się uszczęśliwić blisko 100 dzieci. Rodziny, które zmagają się z ciężkimi chorobami swoich pociech, mogą zgłaszać dziecięce marzenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej fundacji www.f-df.pl oraz listownie. Karma dla zwierząt, kasze, ryż, makarony, smycze, obroże i inne akcesoria, a także datki pieniężne. To wszystko przynieśli ludzie dobrej woli na imprezę charytatywną zorganizowaną na rzecz Sandomierskiego Przytuliska dla Zwierząt. Jest to jedyna placówka opiekująca się bezdomnymi czworonogami na terenie miasta.
Akcję charytatywną Przyjaciele dla Wiśniowej zorganizowali mieszkańcy Sandomierza, wiedząc, w jak trudnej sytuacji finansowej znajduje się przytulisko przy ulicy Wiśniowej. W programie imprezy, która miała miejsce w udostępnionej nieodpłatnie przez właścicielkę sandomierskiej restauracji Flisak, znalazły się m.in. zajęcia z zumby, pokaz tańca dworskiego, kącik plastyczny dla dzieci, licytacja porad weterynaryjnych czy kiermasz ciast i ozdób wielkanocnych. Skąd wzięła się taka bezinteresowna chęć niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom? Z dobroci serca, bo zwierzątko, obojętnie jakie, czy to pies, czy to kot, nie upomni się samo o siebie, tylko po prostu człowiek musi zadbać o nie. Po prostu wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować taką akcję charytatywną, żeby po prostu pomóc przytulisku na ulicy Wiśniowej. Dzieciaki moje chodzą co sobota, tam pomagają, sprzątają, karmią zwierzęta. Opiekę nad nie mającymi domu czworonogami sprawują członkowie Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, a organizują ją wyłącznie z pieniędzy uzyskanych z 1% podatku, z tytułu organizacji pożytku publicznego oraz ze środków od darczyńców. Stowarzyszenie istnieje głównie dzięki ludziom, którzy czują potrzebę niesienia pomocy. Bez nich zwierzętom zapewne nie udałoby się przetrwać. Nam się udało skupić koło siebie sporo młodzieży, sporo ludzi. Wolontariusze mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. Natomiast jest bardzo duża ilość osób, które trafiły do nas i że tak powiem, no, zostały i są. I dzięki nim właśnie są takie imprezy. No, miesiąc temu tam z Haczykiem była impreza w Dwikozach, w dworze Dwikozy. Właśnie też na rzecz naszego przytuliska. Teraz jest powtórka, mam nadzieję, że to będzie się powtarzać, ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, o czym powiedziałem na powitanie, że to jest inicjatywa społeczna. To ludzie sami, czując potrzebę tego, że w jakikolwiek sposób trzeba nam pomóc, ponieważ sami sobie z tym nie poradzimy, organizują takie imprezy i to nie jest tylko kwestia zbiórki, powiedzmy, karmy czy zbiórki pieniędzy, tutaj przy okazji Kocham Sandomierz. To jest też podniesienie świadomości, prawda, że jest coś takiego w Sandomierzu. Obecnie w przytulisku znajdują się 23 psy. Dzięki akcji charytatywnej Przyjaciele dla Wiśniowej na potrzeby czworonogów udało zebrać się kwotę 1033 zł. Szczegółowe informacje dotyczące Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt i jego działalności można znaleźć na portalu internetowym Facebook pod hasłem Przytulisko dla Wiśniowej. Wierni Kościoła Katolickiego świętowali Niedzielę Palmową, ostatnią przed Wielkanocą otwierającą Wielki Tydzień. W Niedzielę Palmową w kościołach można było ujrzeć setki kolorowych palemek. To symbol liści prawdziwych palm i gałązek oliwnych, którymi według Ewangelii witano Jezusa wjeżdżającego na oślęciu do Jerozolimy. To także symbol odradzającego się życia. Poświęcone w świątyniach palmy wielkanocne są później palone, a popiół z nich wykorzystywany jest do posypywania głów w środę popielcową następnego roku. Inscenizacja wjazdu Jezusa do Jerozolimy, procesja z palmami do kościoła, msza święta wraz z ich poświęceniem to tradycyjne elementy uroczystego przeżywania Niedzieli Palmowej. Takie obchody przygotowała m.in. miechocińska parafia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny wraz z zarządem osiedla i szkołą podstawową nr 6. Podczas naszej uroczystości dzieci przygotowały piękne palmy i dostały za to pamiątkowe dyplomy. Każde z dzieci dostało pamiątkowy dyplom oraz słodycze i także dorośli przygotowali palmy, te wysokie palmy, które towarzyszyły inscenizacji, a także te palmy, które zabrali do swoich domów, palmy poświęcone w dzisiejszą uroczystość, które mają przypominać, że jesteśmy winni Panu Jezusowi hołd i cześć jako naszemu Królowi. Obchodom Niedzieli Palmowej towarzyszył też wielkanocny kiermasz. Wypieki, stroiki, koszyczki, wielobarwne pisanki, baranki i zające z masy cukrowej, świąteczne kartki, serwety oraz bukiety z bibuły przyciągały uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. W wyroby rękodzielnicze ze szkła witrażowego czy wosku, regionalne produkty takie jak wino, piwo, miody pitne, pieczywo, ciasta i sery, a także wszystkie przyprawy świata można było z kolei zaopatrzyć się na jarmarku wielkanocnym w Sandomierzu.
Choć misterium wielkanocne oraz kiermasz na sandomierskiej Starówce i przy miechocińskiej parafii odbywały się w zimowej, mroźnej scenerii, to i tak cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. W Wielką Środę w klasztorze Ojców Dominikanów tarnobrzeżanie mieli okazję posłuchać koncertu wielkopostnego Stabat Mater w wykonaniu krakowskiego zespołu kameralnego. Stabat Mater to utwór wywodzący się ze średniowiecza, dotyczący boleści Matki Boskiej po ukrzyżowaniu jej Syna Jezusa. Muzykę do niego pisało wielu znanych kompozytorów na przestrzeni różnych epok. W Wielką Środę mieszkańcy mieli okazję usłyszeć opracowanie Giovanni Battisti Pergolesiego. Jest to arcydzieło muzyki barokowej. Kompozytor żył zaledwie 26 lat i znany jest głównie właśnie z tego dzieła, no, chociaż napisał również pomniejsze dzieła, ale ten utwór właśnie Stabat Mater zapewnił mu na stałe udział na scenach czy też koncertach oratoryjno-kantatowych na całym świecie. Wykonawcą wielkopostnego koncertu był krakowski zespół kameralny oraz dwie solistki. Karin Wiktorka-Łucka, na co dzień solistka Opery Krakowskiej, oraz Agnieszka Monasterska, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Tradycją stało się, że krakowski zespół kameralny wykonuje Stabat Mater właśnie u Ojców Dominikanów w Wielką Środę, można powiedzieć u progu czy w przededniu Triduum. Jest to dla nas wielka radość, przyjeżdżamy tutaj już od kilkunastu lat właśnie w tym samym terminie. Corocznie koncertu wysłuchuje licznie zgromadzona tarnobrzeska publiczność. Podobnie było i tym razem. W dzisiejszych czasach jest to jedyna okazja do oderwania się od szarej rzeczywistości. Jest to okazja do chwili zadumy. Myślę, że warto słuchać muzyki wykonywanej na żywo. Pierwsza w Polsce publikacja na temat rodzimej podziemnej sceny heavy metalowej zatytułowana Jaskinia Hałasu, której współautorem jest tarnobrzeżanin Wojciech Lis, wkrótce zostanie przetłumaczona na język hiszpański. Książka Jaskinia Hałasu, napisana przez Wojciecha Lisa z Tarnobrzega i Tomasza Godlewskiego z Warszawy, ukazała się we wrześniu 2012 roku nakładem poznańskiego wydawnictwa Kagra. W Polsce można ją nabyć w wielu sklepach internetowych, a także w części salonów prasowych MediaMarkt oraz Empik. Dostępna jest również dla Polaków mieszkających w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Autorzy Jaskini Hałasu postawili przed sobą niełatwe zadanie przedstawienia dziejów polskiego metalowego undergroundu, poczynając od jego narodzin w latach 80. poprzez opis funkcjonowania w specyficznym, a niekiedy absurdalnym okresie schyłku PRL-u. Od schyłku lat 80. ja rzeczywiście jestem wielkim fanem heavy metalu. Współpracowałem i współpracuję do tej pory z kilkoma magazynami ogólnopolskimi. Zaćmienie Słońca, Old School Metal Maniac Magazine. To są gazety, które ukazują się w oficjalnym obiegu. I to jest po prostu efekt mojej wieloletniej pasji. To jest jakby uwieńczenie tego wszystkiego. Na potrzeby publikacji zostały przepytane najważniejsze osoby, głównie animatorzy, którzy kreowali środowisko heavy metalowe. Na przestrzeni 3 lat, bo tyle trwała praca nad tą książką, udało się porozmawiać z blisko 100 osób. Byli to m.in. dziennikarze, którzy promowali heavy metal jeszcze w czasach Polski Ludowej, w Polskim Radiu, w programie trzecim, w drugim programie Polskiego Radia, w oficjalnych gazetach takich jak Na Przełaj, Magazyn Muzyczny, ale byli to również twórcy zespołów do dzisiaj funkcjonujących i z powodzeniem dających sobie radę na arenach międzynarodowych, takich jak na przykład Vader. Obecnie trwają prace nad tłumaczeniem publikacji na język hiszpański. Jej tłumaczeniem zajmuje się koleżanka Wojciecha Lisa, gdańszczanka Marzena Miotk, od lat mieszkająca w Hiszpanii.
Książką zainteresowały się też niektóre biblioteki uniwersyteckie w Polsce. Na przykład w Toruniu i Łodzi, które uznały, że warto mieć tę publikację w swoich zbiorach jako pozycję traktującą o niezależnych ruchach społecznych przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Magdalena Rutyna z Tarnobrzyskiego Kopernika oraz Kamila Pawlik z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w naszym mieście, laureatki konkursu Świadomy Młody Obywatel, odebrały swoją nagrodę. Podczas ostatniego posiedzenia zwiedziły Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs Świadomy Młody Obywatel został zorganizowany przez posła Mirosława Plutę w październiku ubiegłego roku. Wzięło w nim udział 61 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnobrzeskiego, grodzkiego i ziemskiego. W konkursie zwyciężyła Magdalena Rutyna z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Miejsce drugie zajęła Kamila Pawlik z Tarnobrzeskiego Zespołu Szkół Społecznych nr 1. Obie uczennice w nagrodę pojechały wraz z opiekunami Dariuszem Bożkiem i Grzegorzem Kobylskim zwiedzać Sejm. Było bardzo ciekawie, spędziliśmy miło czas. Ogólnie wycieczka bardzo się udała. Wrażenia są niesamowite. Znaczy, myślę, że spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego. Natomiast wchodząc do Sejmu, kiedy przeszliśmy przez pierwsze bramki, okazało się, że Sejm jest takim samym miejscem jak każde inne w Polsce. Ludzie tacy sami, politycy nie różniący się od nas niczym. Można z nimi rozmawiać w normalny sposób i myślę, że najciekawsze wrażenie jest właśnie to, że nie ci za szkła ekranu, tylko zwykli ludzie z krwi i kości. I myślę, że to dla nas było takim dosyć dużym zaskoczeniem, że są to ludzie identyczni jak my. Natomiast mam nadzieję, że te wrażenia zaowocują. Magda w tym roku zdaje maturę z historii z WOS-u i mam nadzieję, że wejście do Sejmu, zobaczenie tego wszystkiego, czego nie można oglądać w tej chwili, nawet jak się jedzie z wycieczką, my weszliśmy w takie miejsca właśnie zakulisowe. Myślę, że to jej pomoże także przy tym, że będzie mogła lepiej zdać maturę. Po raz pierwszy odwiedziłam Sejm i również byłam zaskoczona stosunkiem polityków do ludzi. Byli bardzo mili. Jeśli chodzi o budynek, byłam również zdziwiona tym, że znajdują się tam pomieszczenia takie jak fryzjer czy szewc. Kamila już po raz drugi miała okazję zwiedzać Sejm. Zupełnie nie tak wyobrażałam sobie Sejm, ponieważ kiedy oglądałam telewizję, wyobrażałam sobie salę obrad jako ogromną przestrzeń. Natomiast kiedy zobaczyłam ją na żywo, okazała się znacznie mniejsza. Kiedy ostatnio byłam w Sejmie, nie zobaczyłam tyle, ile mógł pokazać nam pan Pluta, poseł Pluta, ponieważ pokazał nam Sejm tak jakby od kuchni. Mieliśmy możliwość zobaczenia wszystkich jakichś tajemnic, można tak powiedzieć, tajemnic sejmowych. No i to była bardzo udana i miła wizyta. Na pewno ją dobrze zapamiętam. Tak jak powiedziała tutaj Kama, my się dowiadujemy o pewnej takiej teorii, tak zwanej, można powiedzieć, demokracji medialnej, którą dzisiaj mamy. Zresztą pracę mediów też można było zobaczyć zupełnie inną, gdzie dziennikarze siedzą i czekają, aż będzie jakiś news. Nudzą się dość poważnie. I tutaj to, co wykładam także w szkole, to jest pewna taka rzecz teoretyczna, natomiast te zobaczenie od kuchni, tak jak mówi Kama, pracy polityków, ich wzajemnych relacji, tworzy inny obraz. Mogę także na lekcjach powiedzieć o różnych takich kwestiach, które niekoniecznie możemy wyczytać czy zobaczyć w telewizji. Na przykład relacje polityków przeciwnych opcji, czy PiSu, czy PO, one są nieco inne w relacjach takich poza kuchnią albo w tych miejscach, gdzie dziennikarzy nie ma. Także mi się wydaje, że wizyta bardzo udana, dość długi czas pozwolił także na takie prywatne obserwacje, niekoniecznie tylko bieganie gdzieś za grupą i sprawdzanie, co tam nam pokażą. Można było samemu podejrzeć coś. No i na pewno to wykorzystam na zajęciach. Tarnobrzeska wokalistka Bożena Mazur i zespół Los Agentos osiągnęli wielki sukces. Wygrali bluesowy festiwal Blues Aperitif w Czechach. Zespół Los Agentos, który tworzą Bożena Mazur, wokal, instrumenty perkusyjne, Robert Lennert, harmoniki, Staszek Grela, gitara oraz Andrzej Serafin, syntezatory i instrumenty perkusyjne, został nominowany do konkursu na podstawie nadesłanych nagrań jako jedyny z Polski. Oprócz naszych reprezentantów w konkursie wzięło udział 6 grup z Czech i Słowacji. To był pierwszy festiwal, w jakim wzięliśmy udział jako zespół konkursowy. Czyli zazwyczaj braliśmy w festiwalach bluesowych udział jako zespół
robiący zagwiazdy u nas w Polsce, ponieważ współpracuję z muzykami, którzy są już starsi, mają pewne sukcesy na swoim koncie. Ja też już jakby w tych częściach konkursowych brałam udział, mając tam 17-18 lat, i z racji na to po prostu zazwyczaj braliśmy udział jako ten zespół gościnny. Natomiast stwierdziliśmy, że jesteśmy w takim momencie naszej muzycznej drogi, mamy na tyle dużo już własnego takiego autorskiego materiału, że bardzo chcieliśmy to po prostu skonfrontować, może właśnie poza granicami naszego kraju, gdzie nikt nas nie znał, to co gramy, z tym jak na to zapatrują się inni, jak nas odbierze publiczność, jak nas odbierze komisja. Wszyscy uczestnicy oceniani byli przez trzech jurorów: dziennikarzy muzycznych, redaktorów, postaci promujących bluesa w Czechach, Polsce i Słowacji. Wśród nich znalazł się m.in. Andrzej Matysik, redaktor naczelny polskiego kwartalnika Twój Blues, który jednak nie mógł głosować na reprezentantów Polski. Każdy z zespołów miał 35 minut na zaprezentowanie się na scenie. Pojechaliśmy do Szumperku, miasta w Czechach, ze swoim autorskim materiałem, plus zagraliśmy dwa utwory z repertuaru Niny Simon we własnych aranżacjach. Występ Los Agentos zrobił największe wrażenie na jurorach. Zespół wygrał i jako jedyny z finalistów został wytypowany do zagrania w głównych koncertach galowych największego festiwalu bluesowego Blues Alive, który jest polsko-czeską imprezą i zarazem zwieńczeniem marcowego Blues Aperitif. My mamy bardzo nietypowe instrumentarium, do którego jest potrzebna dobra scena i bardzo czujni realizatorzy dźwięku. I tutaj właśnie się z tym spotkaliśmy. I myślę, że tutaj bardzo dużo jakby całej oprawie technicznej zawdzięczamy, że ta nasza muzyka mogła super zabrzmieć. Plus potrzebny nam jest słuchacz, który ma otwartą głowę, który jest otwarty na brzmienia nieco bardziej eksperymentalne, który nie jest fanem jedynie bluesa konwencjonalnego, tylko po prostu jest otwarty na nowości, na jakieś zupełnie inne spojrzenie na tego bluesa. I tutaj właśnie z taką publicznością się spotkaliśmy. Los Agentos wystąpi obok światowych gwiazd bluesa w Szumperku w Czechach w dniach 14-16 listopada oraz w Chorzowie 17 listopada. Warto dodać, że w tym roku grupa wzięła również udział w cyklu imprez bluesowych w Bratysławie. Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne podsumowało 5-lecie swojej działalności. Jubileuszowe spotkanie stało się okazją do nagrodzenia najbardziej udzielających się jego przedstawicieli. Każdy, choćby najskromniejszy jubileusz, rodzi refleksję nad przeszłością. Do początków działań, ich oceny z perspektywy czasu oraz podsumowania sukcesów wrócili też członkowie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej między innymi oficjalnie zakończyli organizowany wraz z placówką przez ostatnie 5 lat konkurs na zdjęcie miesiąca. Dzięki niemu wyłoniono najzdolniejszych fotografów regionu. Ogłoszono także nowy, ogólnopolski konkurs fotograficzny Przydrożne Znaki Wiary, Świątki, Krzyże i Kapliczki Przydrożne. Tego jest dużo w polskim krajobrazie. Sądzę, że każdy przejeżdżający przed jakąś figurką ciekawą, mając przy sobie aparat, wyciągnie i zrobi zdjęcie, utrwali. Równocześnie zachowa jakąś tam historię, w pewnym sensie, ponieważ każdy krzyż stary, każda kapliczka stara niesie za sobą dużą historię. Nie powstała tak sobie sama, tylko miała swoje powody. I to jest tworzenie historii, upamiętnianie tej historii dla potomnych. Najbardziej aktywni członkowie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego otrzymali listy gratulacyjne i nagrody. Trafiły one do Agnieszki Burczy, Marioli Gadowskiej, Małgorzaty Witoń, Piotra Czepiela, Tadeusza Gadawskiego, Ryszarda Greli, Pawła Matyki, Mirosława Mietły, Tomasza Młyńca, Piotra Morawskiego, Józefa Myjaka, Bogdana Myśliwca, Rafała Rozmusa, Andrzeja Skoczkowskiego, Sławomira Stępaka, Marka Żaka i Stanisława Ślęzaka. Ponadto w czasie spotkania zaprezentowano też jubileuszową wystawę najciekawszych zdjęć członków i sympatyków Towarzystwa Fotograficznego z ostatnich 5 lat. Ekspozycję Połączyła ich pasja można podziwiać w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej do 12 kwietnia tego roku. Teraz zapraszam na wydarzenia sportowe. Drużyna KTS Zamek Tarnobrzeg awansowała do finału Pucharu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego.
W miniony piątek podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka bez większych problemów pokonały u siebie francuski Saint-Quentin 3-0, powtarzając rezultat z pierwszego spotkania. My zagraliśmy kolejny dobry mecz, bo jeżeli w składzie danej drużyny jest 28 zawodniczka świata, to może być to zupełnie łatwy przeciwnik. Natomiast było widać, że w głowie tamtej drużyny jest ten wynik z Francji i tam de facto sprawa awansu się rozstrzygnęła. I Dessau, i Parker potrafią dużo lepiej grać niż zagrały tu w Tarnobrzegu, ale to jest kwestia głównie psychiki, no po takim w cudzysłowie laniu, które sprawiliśmy we Francji. Oczywiście tam dla nas bardzo pomocną sytuacją było to, że nie grała Jumengiu przeciwko nam. To nam pomogło, ale to, że zgarnęliśmy pełną pulę 3-0 i 9-2, to jest prawie pełna pula, to już de facto sprawa awansu była przesądzona. W pierwszym pojedynku liderka tarnobrzeskiej drużyny Hanning pokonała 28. zawodniczkę światowego rankingu, Singapurkę Jumengiu 3-1. Azjatka niezadowolona z faktu, że musi przyjechać do Polski z niewyleczoną kontuzją ręki, nie przejawiała wielkiej chęci do grania. W drugiej grze powracająca po 8-miesięcznej przerwie do gry Li Qian rozprawiła się z francuską Aurorą Desant 3-0, tracąc zaledwie 12 małych punktów. Przygotowałam się na taki mecz, ale nie byłam pewna, czy mam 100% formę, bo nigdy nie miałam 100% przed meczem. A tak dzisiaj grałam nieźle, bo przeciwka grała, też nie było. No, dla mnie troszeczkę za słabo. Dzisiaj dobrze grałam. I to jest już drugi mecz, dlatego nie było dużo taki stres. Pierwszy mecz było bardzo dużo stresu i teraz już wiem, jak grać. Mam dużo pozytywne myślenie. Kropkę nad i postawiła Renata Strbikowa, pewnie ogrywając najlepszą zawodniczkę Wielkiej Brytanii Joannę Parker 3-0. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez klub dla kibiców były artystyczne występy zespołów z Brzuski Królewskiej. W finale tarnobrzeżanki zmierzył się z tureckim Fenerbahçe Stambuł, w którym występują m.in. Wiktoria Pawłowicz i Elizabeta Samara. Mecze rozegrane zostaną w kwietniu. Tarnobrzeski zespół będzie gospodarzem drugiego spotkania, jako że w rozgrywkach rozstawiony jest numerem pierwszym. Jesteśmy w końcu w tym finalu. Ostatnie dwa razy przegraliśmy w półfinalu. No, ja się bardzo cieszę, ale przeciwnik będzie bardzo, bardzo silny. Fenerbahçe i Stambuł. Chinki dwie... Pawłowicz z Białorusi, obrończyna i jedna z Samara, 20 na światowym rankingu. Ale mamy swoje szanse, mamy kilka możliwości, trener ma dużo zawodniczek. W trzecim meczu drugiego etapu rozgrywek Tauron Basket Ligi Jezioro Tarnobrzeg przegrało z Rosą Radą 87-94. Porażka z Rosą sprawiła, że podopieczni trenera Dariusza Szczubiała zaprzepaścili szansę wyprzedzenia AZS-u Koszalin w walce o udział w rozgrywkach fazy play-off. Kolejne 5 spotkań jeziorowcy rozegrają na wyjeździe, zaś na 2 ostatnie powrócą do tarnobrzeskiej hali Mosir. No nie udało się, trudno. Rosa dzisiaj przyjechała, zagrała dobre zawody. My graliśmy tak falami. Były trochę dobrej gry, trochę przestojów, no i dzisiaj przegraliśmy niestety. Musimy wyciągnąć wnioski, koncert jakieś. No i walczymy dalej, no jeszcze zostało parę meczy i na pewno w te play-off jeszcze cały czas wierzymy. Pierwsze 10 minut meczu było wyrównane z niewielkim wskazaniem na jeziorowców, którzy po trafieniu Christophera Longa wyszli na prowadzenie 16-11. Po przespanej pierwszej odsłonie Radomianie w kolejnych prezentowali się jednak nadzwyczaj dobrze, szybko odrabiając straty i kontrolując przebieg wydarzeń na boisku. W ostatnich minutach meczu Jezioro próbowało jeszcze odmienić losy sobotniego spotkania, lecz goście zachowali zimną krew i spokojnie utrzymali kilkupunktową zaliczkę. My kontrolowaliśmy te zawody, natomiast oni cały czas na nas wywierali presję. Nie mogliśmy spokojnie odskoczyć im, tylko cały czas gdzieś byli na równo z nami albo troszeczkę z tyłu. Ja bym chciał podziękować kibicom zarówno jednej, jak i drugiej drużyny, bo od nas pofatygowali się, przyjechali na ten mecz. Tarnobrzescy kibice też sprostali zadaniu. Fajne widowisko. A jeśli chodzi o mecz, to od początku układał się w miarę po naszej myśli. W pierwszej połowie odskoczyliśmy na 2-4 punkty. W drugiej, dzięki fajnym akcjom Nika Weissa, przewaga zrobiła się około 10 i kontrolowaliśmy od tej pory mecz. Radomianie dobrze rozszyfrowali poczynania Jeziora, które w ataku ograniczały się do niezliczonej liczby rzutów z dystansu, oddając ich w sumie 35, trafiając zaś 16, jakby zapominając, że basket to nie tylko trójki.
Pokazała to zresztą Rosa, stosując zdecydowanie szerszy repertuar ofensywnych rozwiązań i korzystając jednocześnie z wysokiej skuteczności poszczególnych graczy. Koszykarze Rosy świetnie wykonywali rzuty wolne, pozwalające zwłaszcza w końcówce trzymać bezpieczny dystans nad rywalem. Dwa elementy, bez których nie da się wygrywać. Skuteczność poniżej 40% spod kosza to jest zbyt mało. Najważniejsze są, mówi się w ataku, w koszykówce rzuty wolne i rzuty spod kosza. I w tych dwóch elementach zawiedliśmy. To już wszystkie informacje na dzisiaj. W imieniu całej redakcji telewizji lokalnej pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.